Hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale, jak co aktualizację, skupimy się na sekretnych zmianach Fortnite, czyli takich, które nie zostały wspomniane w patch notach lub zostały zapisane małym druczkiem. Myślę, że zdecydowanej większości stąd nie wiecie, a więc pozwólcie, że jak co odcinek przedstawię wam pewne zasady. Jak dobrze wiecie, w Fortnite mamy 5 jakości broni. Zgodnie z tym układem pod koniec tego materiału pochwalcie się wynikiem w komentarzach, a także w ankiecie, którą zobaczycie pod koniec materiału. Koniecznie oglądajcie wszystko do końca, aby uzyskać pełnię informacji, a wszystkich nowych na tym kanale zapraszam do zostawienia suba i łapki w górę, jeżeli materiał się wam spodoba. 100 tysięcy już blisko i mam malutką nadzieję, że uda nam się to zrealizować do końca tego roku, chociaż nadal jest to na pograniczu rzeczywistości a marzeń. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Zacznijmy od tematu chyba najbardziej istotnego, ponieważ związanego ze śnieżną burzą, która zmierza do Fortnite. Widać, że okres zimowy jest coraz bliżej, a można to wywnioskować ze sekretnych zmian, które większość z was najprawdopodobniej przeoczyła. Otóż zmiany są dwie, no i utwierdzają nas w przekonaniu, że już niedługo stanie się coś związanego ze śniegiem, a może jakaś część mapy Fortnite ulegnie zlodowaceniu lub zostanie obsypana śniegiem. Skąd to wiemy? A ze zmiany bardzo małego, ale istotnego detalu, którego brakowało nawet w Wiedźminie Trójce. Od teraz co jakiś czas nasze postacie będą co chwilę oddychały. Wow, cóż za zaskoczenie! Jednakże wraz z tym dostaniemy bardzo fajną animację takiego chłodnego powietrza wydobywającego się z ust. Raczej każdy z nas doskonale zna to zjawisko. Inną bardzo istotną zmianą na mapie jest burzowa chmura, która zdecydowanie się powiększyła i jest już niebezpiecznie blisko, a jej wielkość wskazuje na to, że konsekwencje jej uderzenia o mapę najprawdopodobniej już za tydzień będą no niemiłe w skutkach. Jednakże oprócz tej zmiany otrzymaliśmy również kolejną, która także dotyczy tej potężnej chmury. Otóż możemy usłyszeć od teraz jej dźwięki, a więc posłuchajcie przez chwilę. Możemy z tego wywnioskować, że burza śnieżna jest niemalże pewna i że będzie groźna. Dźwięki, które możemy usłyszeć, na pewno nie są przyjazne i możemy z nich wywnioskować, że wewnątrz dochodzi do niezłej zawiei. Zobaczymy, co się stanie dalej, a my tymczasem lecimy do kolejnej zmiany, która tym razem dotyczy wieżyczki. Według mnie pojawiała się ona za często, a zazwyczaj pod koniec gry w solo miałem ich około 3. Liczba ogromna, a więc Epic Games postanowił się tym zająć. Od teraz wieżyczki będą pojawiały się 2 razy rzadziej, jeżeli chodzi o dropy ze skrzynek czy zrzutów zaopatrzenia. Inną zmianą dotyczącą działek jest fakt, że od teraz rzuty zaopatrzenia, które wylądują na postawionej wieży, będą się automatycznie otwierać. Ciekawe zmiany i na pewno będą zauważalne w rozgrywce, chociaż tej drugiej nie za bardzo rozumiem. Jest to sytuacja, która zdarzy się raz na kilka tysięcy gier, a więc nie widzę w tym głębszego sensu. Kolejna rzecz dotyczy burgerka i pomidorka. Pamiętajcie, tylko Team Burgerek na tym kanale. Ich food trucki przemieściły się ponownie i tym razem sprzedają oni swoje produkty obok golfowego gniazdka. Poprzednio urzędowali na widmowych wzgórzach. Nie widzę sensu zatrzymywać się na cmentarzu z fast foodami, no ale wolny rynek rządzi się swoimi prawami. Jeżeli nie wiecie, o co dokładnie chodzi z tą całą pomidorową aferą, to koniecznie obejrzyjcie filmik, który teraz widzicie na ekranie, aby się głębiej zapoznać z nową, poboczną fabułą trybu Battle Royale. Ostatnim sekretem na dziś będzie skin Onesie, który jak dobrze wiecie został usunięty całkowicie z plików gry. Póki co sytuacja ta się nie zmieniła, lecz Epic Games spuściło oczko w naszą stronę. Skórka ta może powrócić. A czemu? Pojawiła się ona na obrazku zapowiadającym aktualizację, który najprawdopodobniej będzie ekranem wczytywania. Możemy na nim zauważyć właśnie wcześniej wspomniany skin. Istnieje także opcja, że twórcy zagrali nam na nosie i pokazali, że to, co najprawdopodobniej usunęli za karę, nigdy nie powróci, a przecież mogło już dawno być w grze, a kolekcjonerzy mogliby być ucieszeni. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tą karą, to koniecznie sprawdźcie jeden z poprzednich odcinków dotyczący tego skina, a ja dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subie i łapce w górę, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!